Po 15 latach Edward Molenda rezygnuje z kierowania chrzaną z konkretną pływalnią. Przyznaje, że w dzisiejszych czasach prowadzenie takiej jednostki to wyzwanie, bo normy są bardzo wysokie, a koszty związane z działalnością basenu, zwłaszcza kilkunastoletniego, ogromne. W ubiegłym roku gmina wydała tam 2,5 miliona złotych na inwestycje, między innymi na wymianę całego systemu filtracji wody i powietrza, nowy sufit, saunę czy niecki spa. Bez tych inwestycji basen byłby do zamknięcia, a to dopiero początek, uważa dyrektor jednostki. Dlatego nie kryje, że na koniec swojej pracy będzie rekomendował podwyżkę cen biletów. Oczywiście nie pokryje to kosztów funkcjonowania basenu, bo aby tak było, każdy korzystający musiałby płacić za godzinny pobyt 19 zł, a to nierealne. Obecnie koszt godzinnego pływania to 11 zł. Resztę, czyli około 40%, dopłaca gmina. Podwyżka jednak jest zdaniem dyrektora konieczna. W granicach 10%, powiedzmy może troszkę więcej złotówki na, tak żeby, no wydaje mi się, że już po tym remoncie mamy powód do tego, chociażby, żeby dorównać do sąsiadów. Molenda nie kryje, że trzeba też szukać oszczędności w funkcjonowaniu pływalni, ale aby tak się stało, trzeba nadal inwestować, choćby w system odprowadzania ścieków. Wykonanie instalacji do odzysku wody i z powrotem wrzucenie jej do obiegu. Konieczna jest także wymiana poliwęglanowych ścian basenu, które w lecie bardzo się nagrzewają, a zimą wpuszczają chłód. Wymiana tych ścian poliwęglanowych, no tutaj to już jest kwestia pewnego, jeśli chodzi o finansowanie, być może nadarzy się z tak zwanej termomodernizacji twardej jeszcze, być może inne rozwiązania znajdą. Natomiast co do technologii, są specjaliści od projektowania, od budownictwa, to by o tym zadecydowali. To wyzwanie, z jakim zdaniem obecnego dyrektora będzie się musiał zmierzyć jego następca. Jak mówi, być może konieczna będzie także zmiana formy funkcjonowania basenu, czyli przekształcenie go z jednostki budżetowej gminy, na przykład w spółkę z udziałem miasta lub inną instytucję, która da większe możliwości w zakresie prowadzenia inwestycji. To być może przekonać władze gminy o utworzeniu tzw. centrum usług wspólnych, które się, bo taka możliwość ostatnio, w ostatnim czasie pojawiła się w przepisach, albo utworzyć MOSiR-u, dokonać rozdziału między kulturą. Zresztą przymiarki jakby były do tego. Teraz na każdy niemal duży wydatek pływalnia każdorazowo musiała mieć zgodę w formie uchwały radnych. To się nie sprawdza przy inwestycjach, a te są planowane. Mówi się m.in. o rozbudowie basenu. Do widzenia.